Witajcie w serii Iluminacji Shout 5. Jesteśmy tutaj w niesamowicie zaśnieżonym Louisville, Colorado w studiu połączeń. Jest tak śnieżnie na zewnątrz, że gdy się patrzy, to jak oglądanie telewizji czarno-białej, tak jest ekscytująco. Ale jesteśmy tutaj, ponieważ jesteśmy gotowi na Adamusa i mamy piękną widownię na żywo. Czy jesteście gotowi na Adamusa? Tak, dobrze, wspaniale. Myślę, że to było bardzo przejrzyste, a zatem byśmy byli gotowi na to. Jeff się przygotowuje z Adamusem, zatem to od nas teraz zależy, byśmy byli częścią tej podróży, zatem z tym raz jeszcze przejdźmy do tego świadomego oddechu życia. Weź ten dobry, głęboki oddech i pozwól energiom płynąć. Tak, oddychamy cały czas, ale to jest świadomy oddech. Oddech, w którym skupiasz się na obecności i na wszystkim, kim jesteś, otwierając się na wszystko, kim jesteś. Weź ten dobry, głęboki oddech. Pozwól energiom płynąć. Powietrze płynie, energia płynie, to wszystko jest tu dla ciebie. Oddychaj, otwierając się na najwyższe potencjały. Tak wiele tu dla każdego z nas. Weź ten dobry, głęboki oddech. Czując Adamusa, wdychaj. On nas zaprasza, by go wdychać. Weź ten dobry, głęboki oddech. Raz jeszcze, tak wiele potencjału. Po prostu daj sobie to pozwolenie. Oddychaj z tym. Płyń. Oddychaj jak człowiek i mistrz. Wdychaj w swoją duszę wszystko, kim jesteś. Weź ten dobry, głęboki oddech, jako że rozpoczynamy gotowi na Adamusa. I am that I am. Jestem, który jestem. Adamus of suwerennej domeny. Wyobraź sobie, jakby to było być pod wodą, uwięzionym pod wodą. Nic szczególnie widocznego nie trzyma cię pod wodą. Żadna ręka innej osoby, czy kamień przywiązany do nogi. Po prostu jesteś uwięziona pod wodą. I pragniesz boleśnie tylko jednego oddechu powietrza. Zastanawiasz się, jak długo wytrzymasz. Zastanawiasz się, jak tam się w ogóle znalazłeś. Zastanawiasz się, co cię uwolni. Co pozwoli ci wrócić na powierzchnię, jeśli w ogóle tam wrócisz kiedykolwiek. Zdaje się to być bez końca, każda chwila. Krzyczysz z wewnątrz. Pragniesz się wyrwać. Chcesz raz jeszcze oddychać. Swojej wolności pragniesz. Lecz nieważne, jak mocno wiosłujesz, kopiesz nogami, machasz rękami, nic się nie dzieje. Wciąż tam jesteś utknięty. Mam wiele empatii dla twojej podróży. I taka była wasza podróż w wielu przypadkach. Jakbyście byli gdzieś uwięzieni, naprawdę nie wiedząc, jak się tam znaleźliście. Jakbyś był tam uwięziony, tak desperacko próbując się wydostać, prosząc o jakąś interwencję, coś, co mogłoby wydarzyć się, by cię przywrócić na powierzchnię, dać ci to wyzwolenie, wolność, zdolność oddychania, życia ponownie. Mam ogromną empatię dla tego, przez co przechodziliście. To nie było łatwe. Najlepiej to wykorzystujecie, jak umiecie. Naprawdę tak. Nauczyliście się, jak robić takie rzeczy, jak śmiać się z tego uwięzienia pod wodą czasami. Innymi razy nie za bardzo. Nauczyliście się wchodzić głęboko do wewnątrz, zadając to głębokie pytanie, dlaczego tu jestem, wiedząc na jakimś poziomie, że istnieje cel ku temu, że nie był to błąd, nawet chociaż czasami w desperacji myślicie, że padliście w pułapkę albo było to wielkim błędem.
Masz ogromną zdolność, macie taką zdolność, by być silnymi, odpornymi, by podążać za swoim wiedzeniem, że jest coś, co cię tu sprowadziło pod tą wodę. Nawet jeżeli nie możesz tego do końca określić, dotknąć, jesteś tak zajęty tym pragnieniem oddechu teraz, a jednak wytrzymujesz i pozostajesz w tym. Wytrzymujesz to i ja mam ogromną empatię dla tego, co każdy z was robi. Nie jest to łatwe. Wiedzieliście o tym, gdy się zapisaliście, aby tu przybyć na, dla kolejnego wcielenia. Nazywamy to drobnym druczkiem, którego nigdy nie czytaliście, podczyliście papiery, mówiąc cokolwiek, spiesząc się tutaj, wiedząc, że będzie ciężko, że dzieje się tak wiele rzeczy. I samo bycie w formie biologicznej jest w ogóle trudne, ale również uwięzienie w formie mentalnej, uwięzienie w tej grawitacji, gęstości planety. Lecz wiedziałeś, że chcesz i musisz tu być. I przez to przeszliście. Przez to przeszliście, tak, niewątpliwie dało wam niesamowitą mądrość i wiele historii do powiedzenia, ale to, co przeszliście, jest naprawdę superludzkie, nadludzkie, naprawdę. To jest trudne. Ja jestem zdumiony. Calder mi teraz zarzuca, że jestem trochę miękki, ale muszę przyznać, że jestem... Jest tego więcej, później nie będę już, ale czasami jestem zdumiony, co możecie znieść, co możecie wytrzymać na co dzień. I po prostu idziecie dalej, bo wiecie, że coś w tym jest. Wiecie, że w życiu jest więcej niż widać na pierwszy rzut oka, więcej w codziennym życiu. Czy mogłeś sobie przez chwilę wyobrazić, że nie byłbyś tego świadomy, że po prostu myślisz, że jesteś uwięziony pod wodą, uwięziony tutaj, w tym ludzkim stanie i nawet nie myślisz, czy nie czujesz, że jest coś więcej w tym. Po prostu kontynuujesz swoje codzienne życie. Idziesz dalej, znosząc rzeczy, których żadna istota, żadna anielska istota nie powinna znosić w ogóle. Lecz idziesz dalej, wiesz, że jest coś więcej. Ostatnio, Calder pyta mnie kiedy, czyli to znaczy w ogóle. Naprawdę, od czasu niemieckiego krzyża w pewnym sensie było trudniej. Wiem to. Właściwie powinien był was ostrzec może na początku samym, ale tak, wielkie dzięki, jasne. W pewnym sensie było to trudniejsze, ponieważ widzicie, to wiedzenie, czy wewnętrzna wiedza jest bliżej, a jednak wciąż nie macie jej w pełni. To tak jak być uwięziony pod wodą, nagle się zbliżasz do powierzchni i właściwie widzisz światło słoneczne na powierzchni wody, a jednak jesteś wciąż uwięziony, wiesz, że to tam jest. Wiesz, że jesteś tak blisko tego przełomu, tego wyłonienia się, a jednak wciąż jesteś uwięziony pod wodą, nie możesz oddychać. To niemal cudowne, że z tym wszystkim, co wiesz, przez te wszystkie wcielenia, które miałeś, przygotowując się na to, że możesz tu pozostać, wciąż być, wciąż stać i często nawet śmiać się z tego. Wiem, że wszystko jest teraz wywrócone na dogór nogami. Cthulhu pracuje teraz w nadgodzinach z wami wszystkimi, wiedząc, że wszystko zostało wywrócone na dogór nogami, a jednak ta świadomość, to wiedzenie, że coś się wydarzy, to wiedzenie, przeczucie, że macie tu być, że wybrałeś tu być, właściwie jest wciąż tak silne i obecne. Chcę poświęcić tu chwilę, by uznać was wszystkich za to, przez co przeszliście, co wytrzymaliście. W pewnym sensie to było wariactwo. Życie tutaj, w tej naprawdę gęstej grawitacji, tej biologicznej rzeczywistości, umyśle. A mimo to masz tą wiedzę, że jest więcej, przeczucie, wiedzenie. Pozostajesz tutaj i chciałbym poświęcić chwilę, by wyrazić swoją wdzięczność. Oraz w imieniu wzniesionych mistrzów, by wyrazić tę wdzięczność. Chciałbym, żebyś to poczuł, poczuła wewnątrz siebie. Przyjmij tę wdzięczność, przyjmij to podziękowanie od każdego z nas. Jak to rzekł Tobiasz dawno temu, to nie jest tylko kolejne życie, jest to życie.
życie zgromadzenia razem wszystkich swoich jaźni i innych wcieleń. One również przechodzą swoją realizację w czasie tu na planecie, który jest bezprecedensowy. A ty wciąż tu jesteś, wciąż świecisz światłem. Wiem, niektórzy z was się frustrują, oczywiście, mną się denerwujecie, jesteście sfrustrowani bardziej sobą niż cokolwiek innego. Czujecie, jakbyście byli tak uwięzieni pod wodą, że żyjecie w jakimś koszmarze. A w tym podwodnym koszmarze nawet już nie umierasz z powodu utonięcia, tylko żyjesz dalej w koszmarze. I to brzmi źle, naprawdę źle. Niektórzy z was potrafią się śmiać z tego, niektórzy z was tu właściwie się śmieją, wiecie, o czym mówię. Nie, to jest trudna rzecz. Typowo, kiedy osoba tonie, zdaje sobie sprawę, że wkrótce odejdzie, bardzo wkrótce, wie, że wyjdzie z tej sytuacji, nawet jeśli to znaczy, że przez śmierć za chwilę wyjdzie z tego wszystkiego, ale by być w tym stanie zawieszenia pod wodą, nie wiedząc nawet, co cię trzyma, albo jak się wydostać, a jednak to trwa i trwa i trwa. Właśnie tak to jest. Każdy z was zasługuje na wielką nagrodę i ją dostaniecie. Gdy już wrócicie do klubu Wzniesionych Mistrzów, zdacie sobie sprawę, co naprawdę robiliście. To niemal jest poza pojęciem ludzkiego umysłu, co robiliście tutaj. Dlatego proszę, poczujcie to przez chwilę. Mówicie o byciu w służbie i poświęcaniu. O trudnościach. Poczuciu, jakbyś utknął pod wodą, cóż, niemal na wieczność. Kiedy to się kiedykolwiek zmieni? Kiedy w końcu wyłonisz się, przebijesz się i po prostu będziesz mógł znów oddychać, nie tylko fizycznym oddechem, ale oddechem swojej duszy, swojego ducha, całej swojej istoty. Kiedy będziesz mógł po prostu oddychać znowu? Zróbmy to teraz. Weźmy ten dobry, głęboki oddech razem. A ja od razu skoczę do końca tego dnia, a potem wrócimy i uzupełnimy resztę części. To jest ten czas. I to nie jest jakaś obietnica, to nie jest kolejna marchewka czy coś w tym stylu. Przebijemy się. Interesującą rzeczą jest to, że przełamiemy się przez ten scenariusz utonięcia, bycia utkniętym, ale niekoniecznie tylko wyjdziesz na powierzchnię z powrotem i zaczerpniesz powietrze, udasz się w zupełnie odmienne miejsce. Innymi słowy, nie wrócisz do miejsca, w którym byłeś wcześniej. Coś innego tu jest gotowe. Weźmy z tym dobry, głęboki oddech. Długo czekałem na ten dzień, wiedząc, przez co przeszliście i idąc z wami po drodze. Pamiętajcie, dawno temu, kiedy po raz pierwszy się pojawiłem dla Szambry, rzekłem, jestem z tobą na każdym kroku drogi, czy z wami jestem. Wiem, przez co przechodzicie i jak bardzo absolutnie jest to trudne i piękne. Jest w tym kilka pięknych części. Jeśli myślisz, że jesteś zanurzony pod wodą bez możliwości oddychania, jest to piękne. Tak, jest w tym trochę też piękne. Ale w końcu doszliśmy do punktu z Szambrą i jest to swego rodzaju punkt separacji i właśnie się tam udamy. Zrobimy to. A więc weźmy dobry, głęboki oddech razem. Gdy rozpoczynamy dzień, Lindo, o mikrofon, proszę. Co jest gorsze od bycia zanurzonym pod wodą, nie mogąc oddychać? Dostanie mikrofon od Lindy. Włączymy trochę światło dla publiki. Nie chodzi o ciebie tu, Lindo, tylko o cholerny mikrofon. Gdyby nie mikrofon, nie byłoby żadnych problemów, prawda? Dobra. W porządku, zaczynamy. Pytanie brzmi, i to jest w pewnym sensie, trzeba o tym pomyśleć, wczuć się w to. Jaki jest twój duży obraz? Powiesz, cóż, co masz na myśli, Adamus? Nie powiem. Jaki jest twój duży obraz rzeczy? Zaczynajmy. Chcesz? Okay. Gdziekolwiek chcesz. Jaki jest twój duży czy ogólny obrazek wszystkiego? Wolność. Wolność, dobra. Powiedz mi trochę więcej o tym, gdy tu siedzisz pod wodą. Czuj się. Wolność od czego? Co cię powstrzymuje? Ostatecznie wolność mojego ducha. Dobra.
freedom to wolność, express, by się wyrażać. As a human, jako człowiek, being free, bycie wolnym od gry w fizyczność, okay. Na przykład, wiesz, zatrudnienie, dochody, ten scenariusz dnia codziennego, gra, by po prostu wszystko działało. Czy to zajmuje dużo twojego czasu i energii? Teraz tak. To dość poważne, tak. To trudna sprawa. Czy to nie jest strata czasu? Tutaj, oto, jesteś prawdziwym mistrzem na planecie i musisz się martwić o dochody, pracę i tego typu rzeczy. Mam już tego tak dość. Tak. Tak, dość. I to boli. To boli. To naprawdę namacalnie boli. Jestem wdzięczna, że na tym etapie gry, życia, czy jakkolwiek znaczy to nazwać, nie mam już tego niepokoju, jakiego miałam 5 czy 10 lat temu. Jednakże, tak, jest to pozwolenie i ten Aerofian. I to jest kupa bzdur, gdy jesteś w środku czegoś. Tak, to brzmi jak bzdura, gdy nie masz pieniędzy i pracy. Adamu, znaczy, tak, naprawdę, będzie kolejna piosenka. Jaka piosenka? Czasami czuję się winny, że muszę wam te wszystkie rzeczy tutaj gadać jako dystrakcję. Czy to wymyślasz? Nie. Jakby dałem wam nadzieję czy coś, to nie jest wymyślone, ale czasami mówimy tu, o, po prostu zrobimy Aerofian, posłuchamy muzyki i startujemy. Wiem też, że jest ten trudna część. Macie codzienne scenariusze życia do konfrontowania. Jak masz wydostać się z tego utonięcia, w którym jesteś? A puszczanie dużej ilości takiej słodkiej muzyczki nie robi zbyt wiele dobrego, gdy mówimy, że idziemy w Aerofian. Gdy ktoś tanie, to nie jest zbyt dobre mówienie mu tego. To jest jakby bez znaczenia dla niego. Dziękuję. Naprawdę nie. Jedyne, to, czego chce, to interwencja, wyciągnięcie, jakaś ręka, która pomoże, czy przebudzi go ze złego snu. I to jest trudne, gdy jesteś w środku tych rzeczywistych scenariuszy życia. Tak, więc wolność. Wolność od problemów finansowych, problemów życia codziennego. Jedno i drugie, dobra. Tak, naprawdę pragnę być swoim mistrzem, mistrzowską jaźnią i naprawdę wyrażać, kim jestem, dobra. Bez konieczności zmieniania się w precelka w tym wszystkim. Czy, którzy pamiętają, znasz Gambiego sprzed lat, czyli tego gumoludka. Tak, używam tej ekspresji, bo czuję, że muszę się zmienić takiego gumowatego, żeby zmieścić się w jakąś dziurkę okrągłą. Jesteś zła? Zdaje się, że pod wszystkim jestem smutna, że znowu muszę być jak gumowy ludek. Wiesz, powinnaś być rozgniewana, naprawdę powinnaś być zła. Jedna z rzeczy, jeden z błędów czy fałszywych koncepcji duchowości to, że zawsze jesteś spokojny i opanowany, a to wcale nie jest prawdą. Wściekasz się uczuciami, emocjami. Nie ma nic złego w byciu rozzłoszczonym czy złym, tylko nie wyżywa się na Alberto tutaj. Wiesz, jest takie makio czy iluzja, że muszę być mistrzem i nie mogę się rozzłościć, nie mogę się denerwować. To jest okej, jeśli się zdenerwujesz. Czasami dobrze jest poruszyć tę energię. Dużo zablokowanej energii. Dobrze ją poruszyć. Osoba tonąca, ja na przykład idę do natury. Znaczy są poranki, kiedy, wiesz, mogę wstać z łóżka, wykonać swoje normalne czynności rutynowe. Ale to wyzwanie, bo co dziś będę robić, mówię. Co duch mówi mi, że mam zrobić dalej? Tak, i mam moją listę rzeczy do zrobienia. Można ją wykonywać. To jest naprawdę jakby baciewne. Tak, ale to jest już stare, nie działa. I mogę to naprawdę zrobić dobrze, ale to już nie działa w nowym paradygmacie, gdzie się znajdujemy teraz. A te wszystkie frazesy nie działają naprawdę, gdy toniesz, w sensie weź głęboki oddech, gdy toniesz, to naprawdę nie zadziała dobrze. Tak, nie za dobrze. Jasne. Albo po prostu zrelaksuj się w swoim tonięciu. To też nie bardzo działa. Tak, cieszę się, że to mówisz. To jest idealne wyjaśnienie. Zdaję sobie z tego sprawę. I tak, czasami wracam do klubu mistrzów zniesionych i mówią, ojej, wiecie, ta parę więcej perełek, tu i tam, trochę nadziei dałem. Chciałem się upewnić, że wszyscy dotrzecie do tego punktu, ale czasami czuję się trochę zawstydzony. Czasami właściwie w klubie mistrzów zniesionych jest jeden były ksiądz i czasami idę się uspowiadać.
Cieszę się, że jesteś tym przejęty. W sensie, powinieneś wziąć za to odpowiedzialność, pod uwagę to. Tak, i przyznaję, że jest to naprawdę bardzo trudne, wyczerpujące, po prostu okropne. Czasami się zastanawiam, dlaczego w ogóle macie tam zostać, po co być tutaj. Czasami się zastanawiam, to jest szalona grupa. W sensie, nie muszą tu być. Nie muszą przez to przechodzić. Po co zostają? A potem myślę, póki oni zostaną, ja muszę zostać. Zatem wszyscy zostajemy, więc... Wiecie, jesteśmy na tym szalonym statku. Powiem, wiesz, zgodziłam się zostać. Nieważne, nie lubię tego określenia, ale cokolwiek będzie to wymagało, bo podpisałam tą linię przerywaną, ale to właśnie opona uderza w drogę. Powiedzieliśmy, że to zrobimy i to zrobimy. Takie małe wrażenie. Pozwól, to przyszło do ciebie. Niech przyjdzie do ciebie. Można to wyrzygać, co? No tak. Musisz to pokazać na kamerę, do kamery. Tak, właśnie. Nie ukrywaj tego. Nie chowaj tam gdzieś. Nie jestem zła, nie jestem rozgniewana. To jest w porządku być rozgniewanym. Naprawdę. Weźmiemy tę złość i użyjemy jej, by się wyłonić. Muszę się wyłonić, wydostać. Dobra. I dorzucam jeszcze małe tutaj zastrzeżenie. Tak, jako że to robimy i ja upieram się przy okazji do tego, czy na to, bo już się trochę starszy robię. Mam jakieś 87 milionów lat i czuję, że po prostu chcę przez to już przejść. Jest wiele tu dynamik, które mają miejsce nie tylko z wami jako jednostkami, ale na całej planecie, we wszechświecie i wszędzie. Dużo dynamik, która musi się ze sobą pogodzić, zbiec, zgrać, by wszystko było możliwe, ale to trwa już długi czas. Wiecie, nie żebym narzekał, ale chciałbym po prostu wrócić do klubu Wznieśnionych Mistrzów i czytać książki, śpiewać, grać muzykę, odpoczywać, ale każdego dnia, wiecie, każdego dnia Szambra narzekają, mają problemy. Myślicie, że mam jakiś czas dla siebie? Kodrę cały czas narzeka, jaki jest zmęczony, ile pracy ma do wykonania. A co ze mną? Wiecie, ja jestem tu pasterzem i jestem odpowiedzialny za to wszystko. Nie chcę narzekać, ale... Tak czy inaczej, parę jeszcze tutaj uwag do tego. Dziękuję, Adamus. Zrobimy coś z tym, bo wszyscy jesteśmy już zmęczeni, tak? Zrobimy więc coś. Jednak... Jako, że to robimy, wyjaśnię więcej później, to nie ma w tym w ogóle miejsca na przetwarzanie. W ogóle. Skończyliśmy już z tym. Nie ma tu miejsca dla tych, którzy chcą tylko się trzymać, w pewnym sensie lubią być na peryferiach i się karmić energią. Nie ma na to miejsca. Nie ma też miejsca na zbytnie myślenie tu nadmierne. Nie ma. Po prostu jest to wielka, tonąca grupa i musimy jakoś magicznie wyjść z tego. Dobra? Dziękuję. Jakie są zatem problemy w pracy? Straciłeś pracę? Moje stanowisko zostało wyeliminowane. I... O, boom, tak. Została kaputowana. Tak. Udało mi się ukończyć niesamowity projekt, a potem jestem z tego dumna, ale wydałam książkę i tak dalej. Ale wiesz, te wszystkie rozmowy kwalifikacyjne, dotarcie na sam szczyt, druga, trzecia, czwarta rozmowa, godziny z dyrektorami generalnymi i tak dalej, ale i tak się wyeliminowano. Cóż, dotarłam do... Jestem jednym z dwóch kandydatów, mówią mi. Decyzja była bardzo trudna. Jasne, jasne. Wiesz, ale chodzi o to, że... Nie mam teraz wypłaty, no tak. I nie to, że chcę tu rzucać frazesami czy coś, ale to dobra rzecz. Musiałaś wyjść z tego środowiska. Naprawdę tak. Tak, ale człowiek martwi się, co ja teraz zrobię, wiesz, rachunki, wszystko inne. Ale musiałaś wyjść stamtąd. Tak. Rzeknę, iż dla mnie rozwój i szansa na ekspansję duchowo. Jest tak wiele rzeczy, które się wydarzyło przez ostatnie 7 miesięcy, które nigdy się by nie wydarzyło, gdybym pracowała normalnie od poniedziałku do piątku. Nieważne, co to jest, gdzie to jest, dokładnie. Wiesz, muszę to przyznać, uznać, jestem wdzięczna, ale wciąż się boisz, co będzie dalej. Muszę zatankować samochód, wiesz, spłacić kredyt hipoteczny, więc te podstawowe rzeczy. Ja naprawdę chciałbym zobaczyć, że cały ten nonsens, że musisz odgrywać ludzką grę, być tonącym człowiekiem, bo to się skończyło. Chciałabym być wolna i móc podróżować gdziekolwiek zechcę na planecie. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Dobry początek. Dalej. Jaki jest twój duży obraz rzeczy, Tracy?
Let me just feel into the words. Pozwól mi się wczuć w te słowa. It's just to tak, like że I have this mam to wiedzenie, przeczucie, like jest, time, nie wiem, nawet jaki czas w tym jest, like, nieważne, pieprzyć to. Jakiś tydzień temu poczułam, że chcę tego doświadczyć, wiem, że to tu kurwa jest, chcę tego like, tutaj. Co? Like, po prostu pomyślałam, jakby cała moja istota mówiła, cokolwiek to ma być, co się ma wydarzyć. Proszę kurwa, niech się teraz wydarzy. Jasne, jakby jedyna rzecz, której chcę, to jest to. Mam to gdzieś, nie chcę naprawdę, naprawdę rezonuję z tym, bo nie boję się śmierci, boję się pozostania tutaj, jasne, jasne, w tej pieprzonej pułapce. To cholernie irytujące, to jak tonięcie, po prostu chcesz mieć to już za sobą. Nie boję się umrzeć, boję się, że o Boże, czy będę żyć w ten sposób do końca życia, bo zdecydowałam się zostać, bo wiesz, rozumiesz, tak, jestem cholernie zmęczona tym, tak, a potem czekasz i nic się nie dzieje, jestem cholernie zmęczona czekaniem, a potem tak, i w międzyczasie uzupełniasz to kilkoma frazesami i wciąż toniesz bla 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 i to jest bzdura, gówno, prawda, dokładnie, dokładnie, nie patrz na mnie, kto to mówisz. Dziękuję. Myślę, że wyraziłaś to, co czuję teraz tak wiele innych osób. To niesamowita frustracja. I czy zastanawiasz się może, czy to wszystko wymyśliłam? Tak, raz na jakiś czas. Okej, poszła mikrofon właściwie. To też jestem tym zmęczona, cholera. Linda, kipnij się mikrofon. Powiedz jeszcze raz. Jestem już też zmęczona tą grą, w sensie... Kiedyś było to zwątpienie, że chyba zwariowałam, może to wymyślam, bo wiesz, myślę, że chyba wszyscy tego doświadczacie, że się rozszerzacie i myślicie sobie, ta, to jest to, masz te przebłyski wtedy, ta. A potem sobie mówisz, cholera, wymyśliłem to. I to się dzieje przez, nie wiem, 10 lat może, a potem mówię, to mnie nie obchodzi nawet, nie mam już energii, albo że po prostu to też pierdolę, jebać to. W sensie nie wiem nawet... Oh, przepraszam. Nie, nie, nie przepraszam. Tak, ty nie, nie jest ci przykro, nie przepraszam. Tak, kurwa, się czuję właśnie. Tak się czuję. Dobra, dziękuję. To jest takie trudne, bo próbujesz wszystkiego i nic nie działa, a potem po prostu pokładasz nadzieję, ale nic się nie wydarza. I co robisz? Próbujesz przestać istnieć, w sensie dosłownie próbujesz się otępić czy znieczulić. I to nie działa, bo za dużo wiesz, lecz wątpisz w to, co wiesz. I jest to jak szalony czas. Wariacki naprawdę czas. A wszystkie ryby w oceanie, kiedy tak toniesz, podchodzą i mówią, o, to jest naprawdę dziwne, co tu się dzieje. A ty mówisz, wynoś się stąd, rybo. Dziękuję. Next. Dalej. Big picture. Duży obraz. Adamus. Adamus, cześć, cześć. Dobrze cię widzieć. Good to see you too. Dobrze cię też widzieć. For me, dla mnie it would be basically to by było w zasadzie, by móc tworzyć bez tak that much gravity dużej grawitacji wokół, like, w sensie, you know, wiesz, tego powstrzymywania cię i utrudniania ci życia, byś mógł stworzyć to, czego naprawdę chcesz. A to byś stworzył? Jaki jest twój duży obraz kreacji? Cóż, teraz... Chciałem przez jakiś czas założyć kanał YouTube, wiesz, po prostu opowiadać o moich historiach na ludzkim poziomie bardziej, z odrobiną komedii oczywiście. I kolejna rzecz, którą kontempluję, to chcę zostać wykonawcą budowlanym. Tak, dobrze. Spójrzmy na szerszą perspektywę, jeszcze większy obraz. Wiem, że to są fajne rzeczy, ale naprawdę twój wielki obraz teraz. Zdaje się, że w pewnym sensie, żeby świecić moim światłem, nie rzekłbym, że może z mocą, tak, dziękuję ci, ale rzekłbym, by świecić moim światłem i pokazać to ludziom, ponieważ w moim ludzkim dorastaniu i całej reszcie nie było to zbyt najłatwiejsze wychowanie. A ja chciałem pokazać ludziom, że jest nadzieja na końcu i wiem, to brzmi bardzo ludzko, ale by po prostu pokazać, że jest światło po drugiej stronie tunelu. Tak, dobra. Dobra, dziękuję. Jeszcze parę. Jaki jest twój duży obraz, ogólny obraz taki? Zobaczmy. Kiedy tam biegniesz na drugą stronę sali Linto, to wszyscy spuszczają głowy.
Dwa razy z rzędu to dużo, no wiem. Myślałem, że albo cię lubi, albo nie, jedno z dwóch. No ale cóż, byliśmy tu zeszły miesiąc razem, prawda? Tak, tak. A poprzedni raz był 5 lat temu, więc... Ta. Zatem duży obraz to ufanie się, ufanie sobie. Nie mam wiele myśli może, ale kolejna myśl to, że 40 lat temu przeżyłam duchowe przebudzenie i wszystko się zmieniło. Miałam taki okres około 3-4 paru miesięcy, kiedy byłam po prostu pełna miłości. Chodziłam dookoła i widziałam każdego, kogo spotkałam, to widziałam jego duszę i to była naprawdę rewelacyjna, głęboka rzecz. Daliście na to jakieś leki? To w sensie było naprawdę dobre. Żartuję, bo tak często... Nie, potem to po prostu się zaprzestało, tak, zaprzestało. I potem zaczęło się to przebudzenie, zmierzeniem się z całą rzeczywistością, ale pamiętam ten czas. I kiedy o tym myślę, to od razu widzę ten duży obraz, żeby tam do tego wrócić właśnie byłoby to. Tak. Jednakże nie to, że wrócić do przebudzenia, nie żeby tam wrócić, ale by mieć to doświadczenie, to uczucie bycia zestrojoną z moją jaźnią. Tak. I to wszystko. Tak. Czy to nie interesujące, że kiedy ktoś przechodzi przez pierwszą część przebudzenia, nagle, bo jako, że uwalnia się z części swojego uwięzienia, nagle jakby wraca na właściwą drogę i przez tą krótką chwilę. Wszystko jest takie magiczne, piękne, ale potem idzie to wszystko w dół. Wtedy jest ciężko, ponieważ w zasadzie tworzysz siebie na nowo, w pewnym sensie niszczysz siebie i odtwarzasz jednocześnie. I to jest trudna sprawa. Tak, i tutaj mały przypis dodam jeszcze. Całą pracę, jaką wykonujemy z Szambą przez lata, naprawdę jest to historia z przebudzenia do realizacji na tej planecie. Zasadniczo więc to, co robimy, to jakby śledzimy samych siebie. Jest to zapisana historia, także inni, którzy przyjdą później, będą mogli zobaczyć to i zrozumieć, ponieważ wy przez to doświadczenie przeszliście i miejmy nadzieję, że oni nie będą musieli przez to przechodzić, przez te trudniejsze momenty czy części trudne. Więc to, co robimy naprawdę tu, to tą historię tutaj wykładamy, dostarczając rodzaju przewodnictwa. Dobra, więc ogólny twój obraz to, duży obraz to, jak to rzekłaś, wolność. Tak, wolność to dobre słowo, dobra. Jeszcze parę. Wiedziałeś, że to się stanie. Tak, wiedziałam. Tak, jaki jest twój duży obraz? Podejrzewam, że dla naszej grupy Ziemia to nie jest nasz pierwszy projekt, tylko kolejny. Dobra, więc już to się zaczęło wszystko na jakimś poziomie. I bycie w wodzie jest trochę oślepiające. Tak, gdybyśmy wiedzieli, pamiętali, kim naprawdę jesteśmy, to naprawdę by pomogło nam. Zatem, jeśli byś sobie przypomniała, nagle, czy woda by znikła? To nie ma znaczenia, czy to woda, czy piasek, czy ta... Bo po prostu wiesz, kim jesteś, tak. Rzekłem wcześniej, niekoniecznie chodzi o wypłynięcie i wynurzenie się z powrotem na powierzchnię i wzięcie oddechu, ale co jeśli prawdziwe pamiętanie, przebicie się, to że sobie zdajesz sprawę, że nie jesteś w wodzie. Że w pewnym sensie była to bardzo realna iluzja, lecz naprawdę nie jesteś w tej wodzie i nie toniesz. Tak, tak. Czuję, że to iluzja, już to czuję, tak, ale nie pamiętam. To znaczy, mam jakieś kawałki tego pamiętania i się zgadzam z wami, dziewczyny, w pełni. To jest na plus. Jasne. Duży więc obrazek, jakbyś to w parę prostych słów ujęła. To poczucie, przeczucie i wiedza tego, kim naprawdę jesteś, dobra? Plus jest to też pamiętanie, tak. Zatrzymuję się na chwilę w tym pamiętaniu.
Trochę nad tym popracuję. Ta pamięć ogólnie wiąże się z cofaniem, przypominaniem sobie czegoś, czym byłeś wcześniej. Takie qualia, czyli tak zwane skojarzenia, asocjacje z przeszłością. Nie ma pamięci tego, dokąd zmierzacie, kim naprawdę jesteście. Nie ma na ten temat w ogóle wspomnienia, więc to nie jest tak, że wracamy do czegoś. Jest to jedna z rzeczy, na które biorę poprawkę, patrząc na wielu typowych duchowych ludzi. Zawsze myślą, że gdzieś trzeba wracać. Nie zdając sobie sprawy, że nie ma tutaj powracania. Jest to wyłonianie się do czegoś. Odnalezienie siebie nie z przeszłości, lecz odnalezienie jaźni, której nawet ty nie znałeś, nawet twoja dusza nie znała tego. To sięga daleko poza. Tak. Zatem jest to wiedza, że coś tam jest, ale nie taka wiedza, że wracasz do starego jakiegoś wspomnienia. Jaki jest sens wracać na Lemurię, czy Atlantydę, czy gdziekolwiek indziej? Słuchaj, nie oglądamy zbyt dużo filmów, nie czytamy wielu książek, ale jeśli pamiętasz coś ze swojego poprzedniego życia, jakby opowieść, jest to rozrywka, nie ma w tym nic złego. Tak, to też może być odwrócenie uwagi, pamiętanie wielu przeszłych wcieleń, znaczy to jest interesujące mieć trochę takich wspomnień, pamięci, ale to może być też dużą dystrakcją. Nie mówię o pamiętaniu poprzednich żyć, mówię o jakby pamiętaniu pełni swojego jestestwa, to kim ja jestem, tak. I nawet jeśli pamiętałabyś to teraz, jak to było, kiedy byłaś w pełni istnienia swojej duszy? Nawet jeśli byś to pamiętała, to nie będzie tak, że jakbyśmy przeszli do następnego kroku. Nie będziesz pamiętać, jak to było tam, bo to będzie zupełnie coś nowego, nowy raj nazywam to. Będzie w tym również wspomnienie tego, skąd pochodzisz, pełne pamiętanie jasne, którego nie masz teraz, ale nie ma sensu do tego wracać. To otwiera coś bardzo, bardzo nowego teraz. Okej. Tak, cokolwiek Adonis. Whatever, nieważne. Jasne, dziękuję. Doceniam to, co powiedziałaś. Więcej? Tak, proszę. Dobra. Jaki jest duży obraz twój? Dobra. Cóż, kiedy ona rzekła wolność, to była moja pierwsza myśl, tak, ale to się nie rozwinęło. Ona bardzo ładnie to wyraziła, ale dla mnie to raczej uwolnienie się od tych kajdan, które na siebie nałożyłam, jasne. Dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego założyłaś te kajdany? Lubisz kajdanki? Nie mogę tego powiedzieć. Może dla ochrony? Ze strachu. Dobra. Masz jeszcze tam wiele kajdan, które zostały? Uwalniam je, ale jestem pewna, że wciąż parę jest, które się pojawią. Tak, dobra. Uwalnianie w sensie jakby powolnie, czy robisz to szybko? Wiesz, jak to ci idzie? Ostatnio stało się to dość bardziej intensywne. Zrobiłem sobie szkołę energii seksualnych w grudniu i naprawdę poczułam to, jakby nabrało to tempa wszystko wtedy. To trudne, bolesne, ale też bardzo uwalniające. Tak. I spodziewam się, że poczuję się dużo lepiej, jako że uwolnię się jeszcze bardziej. Tak. Wiesz, uwalnianie jest cudowne, wszyscy przez to przeszliście, wciąż w jakimś stopniu przechodzicie, ale ja naprawdę chciałbym po prostu to wysadzić w powietrze, w sensie po prostu pójść dalej poza to. Jesteśmy w tym punkcie teraz. No tak. Myślę o tym i chciałbym po prostu otworzyć się od razu, ale potem myślę, jak sobie z tym poradzę w ogóle? Wiesz, mam tu życie, w którym wciąż żyję. A jako, że idą dalej, czuję, że... Czy to nie jest jakby niemal zabawne, niemal sprzeczne, wiesz? Mówisz, chcę się uwolnić, chcę się otworzyć, przepuścić wybuchowo to wszystko. Ale co z moim życiem mówisz potem, z życiem, do którego próbuję się uwolnić? Wiesz, to trochę dziwna sprzeczność. Rozumiem, bo człowiek się zastanawia, cóż, jeśli w pełni to zrobię, tak wysadzę w powietrze to wszystko, to człowiek mówi, co ze mną się stanie z moim codziennym życiem. W tym momencie nawet mówię, nie martw się tym,
w sensie nie możesz zrobić, nie masz tego luksusu już, żeby nawet myśleć, że o, to się stanie z moim codziennym ludzkim ja. A człowiek się tym martwi i wiecie, mówi, co się stanie z moją pracą, czy partnerką, partnerem, z moimi dziećmi, co one pomyślą w tym punkcie, czy to ma znaczenie w ogóle? Coraz bardziej czuję się w ten sposób, ale też pamiętam, jak tak niedawno temu się tego bałam. Nie tak dawno, jasne. W sensie, to jest cudowny dramat. Wiesz, masz tego człowieka z jego, jej życiem. Ona chce, żeby życie było lepsze, ale naprawdę dzieje się to, że całkowicie jakby wychodzisz z tego życia totalnie i człowiek mówi, co więc się stanie, co będzie ze mną, czy umrę, albo jak ktoś rzekł, nie obchodzi mnie już w ogóle, czy umrę, czy w ogóle może rodzina mnie opuści, czy ludzie będą mnie traktować jak jakiegoś wariata. I nie mamy już tego luksusu. Musimy po prostu przez to przebrnąć. Dobra, jeszcze jeden. Dziękuję. Duży obraz. Jaki jest twój duży obraz? Chcę, żeby wszyscy oglądający online również się w to wczuli. Jaki jest twój ogólny duży obraz życia? Tak. Pełne ucieleśnienie mojej jaźni. Dobra. Tak, to jest mój duży obraz. Dobra. Mam dość tych 3-4 dni bycia w dobrym stanie, a potem, że już nie czuję siebie. No to, czy się czasem martwisz, że się cofniesz i nie będziesz już nawet mieć tych paru dni poczucia integracji? Tak. Tak, to przerażające. A co jeśli się cofnę? Czy jesteś teraz czymś sfrustrowana? Byłam w zeszłej nocy. Dobra, byłaś. Co robiłaś? Dlaczego byłaś sfrustrowana? Czułaś się samotna. Tak, tak. I masz 11 dzieci. Jak możesz czuć się samotnie? Bo byłam sama w hotelu. Aha, okej. Okay. Mogłaś ich wszystkich zaprosić. Zatem pełne wcielenie, ucieleśnienie. Tak, dobrze, dziękuję. Dziękuję wszystkim. I do wszystkich, którzy słuchają online, po prostu wczujcie się w to wszystko. Jak jest twój wielki obraz życia teraz? Wspominam o tym, ponieważ tak wiele dzieje się na tej planecie, a wy jesteście w samym tego środku. Mamy te wszystkie siły i wpływy, które działają na nas. Mówiliśmy o niektórych z nich, ale jako szybkie przypomnienie, te duże rzeczy, które się dzieją. Fakt, że zdecydowaliście się tu być, jesteście tutaj i to może być bardzo frustrujące. Wiecie, to jest jak tonięcie, nie mogąc się w pełni utopić. Jesteście więc tutaj w tym epickim czasie, nie mogę tego dość podkreślić nawet, kiedy jeden z ogromnych trendów to świadomość teraz. To niesamowite przyglądać się temu, czytać o tym, jak to raptem świadomość wychodzi na powierzchnię, naprawdę w ostatnich 4-5 latach to się dzieje. Krzysztof Zasylko mówi o tym od samego początku. W 2006 roku wymyślili to hasło dla siebie, slogan, inspiruj świadomość. Jest to częścią tego, co robimy. Świat o tym mówi teraz i jest to popychane przez rzeczy jak sztuczna inteligencja, czy AI ma świadomość. I jest wiele spekulacji na ten temat. Niektóre z nich są dość śmieszne, absolutnie do wyśmiania. Niektóre z naukowych spekulacji od fizyków. Oni podchodzą do świadomości, jakby to była cząstka, jakiś atom czy coś w tym rodzaju. Chcą to przeanalizować, chcą móc to zabutelkować i kontrolować. Ale tego nie da się zrobić. Oni podchodzą do świadomości z punktu widzenia, że jest to coś na zewnątrz nich i może zintegrowali coś wewnątrz siebie z tego, ale w zasadzie jest to zewnętrzna siła, gdzieś tam na górze, razem z energią i innymi rzeczami. Wiecie, świadomość jest tym, co tworzy rzeczywistość. Nie da się zmierzyć świadomości. Można być jedynie w jej doświadczeniu. Tylko. To zabawne, że nawet niektóre duchowe czy quasi-duchowe grupy wskoczyły teraz w modę świadomościową i wszystkie mają własne podejście do tego, czym jest świadomość.
My mówimy o tym od lat. Jest to po prostu uważność. Nie zajmuje żadnego czasu ani przestrzeni. Nie ma żadnej masy. Nie można jej zniszczyć, nie można jej zabrać drugiej osobie. Nie można mieć mniej czy więcej tej rdzennej świadomości. To nie jest jakiś rodzaj objętości. Świadomość nie jest inteligencją. Czasami jest to trochę związane ze sobą, ale tak nie jest do końca. Cały świat bada obecnie świadomość. I póki nie zrozumieją samej energii, również nie zrozumieją świadomości. A teraz jest to jeszcze większa pustka w ludzkości niż to, czym jest energia, ale aż nie zrozumieją, że energia to nic innego, tylko komunikacja, pieśń duszy, to nie zrozumieją też świadomości. Lecz jest to duży trend. Wszyscy wsiadają do tego modnego wozu. To słowo będziecie słyszeć w kółko i w kółko. Często jest to wiązane z AI, czy kojarzone. Dużo mówiliśmy też o sztucznej inteligencji. Ona tu jest. Idzie, rozwija się szybciej niż ktokolwiek oczekiwał, dużo szybciej. Byli tacy, którzy twierdzili, że prawdziwa, jak to zwią, super sztuczna inteligencja pojawi się może za 100 albo 50 lat, ale nie, nie. Będzie tutaj do roku 2050. I pojawiają się w związku z tym pytania, czy to może mieć świadomość. Powie wam, że ma. Na pewno wam tak powie. Dlaczego? Ponieważ naśladuje ludzi. Chcę też wam powiedzieć, co wy chcecie usłyszeć. I będzie udawać, że ma świadomość, ale nie ma o tym pojęcia. Cała ta sztuczna inteligencja porusza się bardzo szybko. Widzieliście, jak się to rozwinęło w ciągu ostatniego roku? Może dokładniej mówiąc, od czasu niebieskiego krzyża. I się uśmiecham, bo za chwilę możemy stracić tutaj naszą przytomność i zasilanie. Śnieg jest tu bardzo, bardzo ciężko padający, więc jeśli wszystko się wyłączy, weźcie głęboki oddech i płyńcie dalej. A więc, tak, mówimy o tym w kółko, ale to bardzo ważne teraz, by zrozumieć, dlaczego tu jesteście na tej planecie. Nie jesteśmy tu, by rozwiązać problemy związane z sztuczną inteligencją czy świadomością, ale by być ich uważnymi. Sztuczna inteligencja naciska obecnie na wiele rzeczy, na każdym froncie. I raz jeszcze, ciągle o tym mówimy, ale nie mogę się powstrzymać, by nie podkreślić coraz bardziej wagi tego, co się dzieje. Nie można teraz schować głowy w piasek na ten temat. Powodem, dlaczego to jest ważne, bo wybraliście tu pozostać i jest to obecnie największy trend na świecie. Nie trzeba wiedzieć wszystkiego o tym. Zostawcie to tym bardzo sprytnym, mądrym ludziom tu na górze, technologicznym ludziom skrążonego kręgu, ale po prostu bądźcie świadomi, uważni. Bo dzieje się tak, że ludzie naśladują samych siebie, czy klonują się i doskonalą siebie poprzez AI. I cóż, nadszedł ku temu czas na planecie. Jest to czas nowego gatunku człowieka. To jest tutaj i to się dzieje. I właśnie dlatego tu jesteście. Innym trendem, który ma miejsce, a który ma ogromne znaczenie, w szczególności dla Szambry, to magia. Magia będzie czymś, cóż, rozmawialiśmy o tym, będziemy jeszcze więcej mówić, lecz magia jest tylko wtedy magią, gdy nie rozumiesz, co się dzieje. Nie rozumiesz podstawowej fizyki czy metafizyki. Magia istnieje już od dawna i wielu ludzi pragnie czy aspiruje do bycia magią, by mieć magię w swoim życiu. Lecz teraz, rozmawiając specyficznie czy konkretnie z Szambrą, magia polega na tym, że gdy sprawiamy, że woda na przykład zniknie, ta właśnie woda, ten ocean, w którym rzekomo toniemy. I to naprawdę nie jest magia, gdy zaczniesz się temu przyglądać, jaka kryje się fizyka za tym. To po prostu kwestia zrozumienia, że zostaliście uwięzieni w pewnym wąskim spektrum rzeczywistości i ograniczonej świadomości oraz wielu limitach w sensie tego, jako co jako człowiek możecie zrobić, a czego nie.
To wąskie spektrum, ten ocean, który teraz was topi, to czas wyjść poza niego. Czas wyjść poza to wąskie spektrum, w którym działaliśmy. Czas się przebić przez to. Zatem magia stanie się bardzo ważną częścią, ale będziecie mieć podstawy zrozumienia, dlaczego naprawdę to nie jest tylko jakaś dziwaczna magia, tylko jest to bardzo realne. Ta możliwość teraz dla was wszystkich, byście przemienili się, czy rozszerzyli do innych wymiarów, do prawdziwego bycia w stanie i to jest tutaj. I musimy to zrobić. Nie możemy tylko o tym mówić teoretycznie. Musimy to zrobić. Drugie, co wiąże się z tym i naprawdę nie jest tak wielkim problemem dla planety jako ogółu, ale dla Szambry, to właśnie miłość. Jest to planeta miłości, tu się ona rozpoczęła. Miłość być może jest najcenniejszym z ludzkich doświadczeń. Móc kogoś kochać, przyjąć miłość, ale też ostatecznie pokochać siebie. Jeśli spojrzycie na szerszy, duży obraz tego, dlaczego tu jesteście, na swój własny duży obraz, to wiąże się bezpośrednio z miłością i magią. I nie mówimy tutaj o tej miłości 1.0. W sensie, była cudowna, zakochiwaliście się w kimś, doświadczaliście tego doświadczenia miłości, ale mówię tutaj teraz, że Szambra bierze to na wyższy poziom i wiecie, jak to już wcześniej mówiliście, że się martwicie tym, co się stanie, jeśli po prostu przekroczymy, czy przeskoczymy z miłości 1.0 do miłości 2.0, co się stanie z tym człowiekiem, co się stanie z miłością, którą teraz macie. Nawet nie możecie tak myśleć, bo to jest takie ludzkie myślenie, to człowiek próbuje negocjować, próbuje pójść na kompromis i wejść w to tylko koniuszkami palców. Jestem głęboko przekonany, że musimy wysadzić to w powietrze, musimy po prostu w to wejść. Nie ma tu wchodzenia na paluszkach czy testowania tego. No to jedna z rzeczy, która trzyma tak wielu z was w tej sytuacji tonięcia. Co się stanie, jeśli właściwie wypłynę? Będziesz mógł oddychać, ale co się stanie z moją ludzką jaźnią? Jeśli wydostanę się z tej pułapki wodnej, czy będę tą samą osobą, czy wciąż będę miał ryby w swoim życiu i cała reszta tych pytań. Po prostu musimy to wysadzić w powietrze w tym momencie. Zatem najważniejsze rzeczy dla Szambry, przede wszystkim najważniejsze dla świata, to świadomość i sztuczna inteligencja, która dominuje nad wszystkim. Najważniejsze dla Szambry to miłość 2.0 oraz magia. I one się tak pięknie ze sobą łączą. Mogę już wam powiedzieć z tego niepokoju i frustracji, która jest w Szambrze, że nie możemy już tylko o tym mówić, musimy otworzyć się na to, musimy tam się udać. Nie mam już dużo czasu w Crimson Circle, w pełnym etacie pracy. Chcę trochę spędzać czasu na łowieniu ryb. Taki żart. Co ja tam złowię? Nadszedł czas, byśmy to po prostu zrobili, zatem rzucam to wyzwanie, stawiam to wyzwanie przed wami, byśmy to zrobili. Bycie człowiekiem jest naprawdę trudne. Istnieje tak wiele wzorców, które się rozwinęły przez wiele, wiele wcieleń, wzorców bycia człowiekiem. Większość ludzi po prostu to akceptuje, po prostu z tym się zgadzają, idą z tym. Choć u każdego, bez względu na to, jak może być to nikczemna osoba czy nieświadoma, wciąż w środku jest ten mały, cichy głos, który mówi i powtarza, że jest więcej, jest coś więcej. Ludzie są śmieszni. To zabawna rasa. Ludzie jako pierwsi doświadczyli miłości, a miłość jest tak ważną częścią ludzkiej podróży dla tego typowego człowieka. Niezależnie, czy to jest miłość od rodziny, partnerów, czy innych ludzi, to się stało integralną częścią życia. Są miejsca w kreacji, gdzie jest niewiele albo żadnej miłości. Znaczy, to nie jest żaden czynnik. Nie to, że to jest coś złego czy coś, ale po prostu oni nie doszli do tego doświadczenia jeszcze. Czy możecie sobie wyobrazić, że nigdy nie doświadczyliście miłości? Nawet takiej trudnej miłości w tym życiu.
To tak zmysłowa, piękna rzecz, nadaje sens życiu, cel. Są miejsca w kreacji, które nie mają tego i nigdy nie doświadczyły. Ale jednak, jakaż sprzeczność, że ta sama planeta, która odkryła miłość, jest także planetą wojen. Cóż za sprzeczność? Dlaczego tak jest? Dlaczego mielibyśmy mieć miłość i również wojny? Wojny, które trwają już od wieków, wojny, które wciąż są częścią ludzkiej podróży. To martwienie się na temat wojen, co to może przynieść teraz? Planeta dosłownie znajduje się w bardzo jakby delikatnym punkcie w obliczu potencjalnych wielkich wojen. Jest mnóstwo szalonych, staroenergetycznych ludzi, którzy rządzą krajami, trzymają władzę. Dlaczego oni wciąż mają tą władzę? Nie rozumiem. Dlatego, że ludzie nie są gotowi wyjść poza niektóre z tych starych rzeczy? Dlaczego wybierają czy tolerują w ogóle tych przywódców, którzy wciąż są tylko rządni władzy, gier i wojen i nierówności? To nie ma większego sensu, ale ludzie też w ogóle nie mają sensu za bardzo. Zatem mamy te wszystkie rzeczy, które dzieją się na planecie obecnie. Jest to prawdziwie epicki czas i po to tu jesteście. Duży obraz? Wolność, tak, absolutnie. Duży obraz? Powód, dla którego wybraliście tu być teraz, to by dostarczyć świadomości, światła, dać standard dla reszty planety. I to się wydaje niemal zadaniem niemożliwym. Czy mówicie, kto ja? W sensie, czy ja czynię jakąś różnicę na planecie w ogóle? Absolutnie. Wiem, często myślicie, że po prostu próbujecie sobie radzić w codziennym życiu, pracujecie nad swoją realizacją, pokonujecie swoje problemy. To jest kupa bzdur. Takie bzdury. Chciałbym, żebyśmy teraz to po prostu przebili się przez to. Chciałbym, byśmy przeszli do nowych, innych wymiarów. Chciałbym, byśmy wprowadzili tu magię, lecz magię, która nie tylko jest oparta na jakichś tam chmurkowych rzeczach czy życzeniowym myśleniu, pobożnych oczekiwaniach, lecz która opiera się na prawdziwej metafizyce. Magia, która oznacza, że możesz się bilokować, możesz być tu i w innym wymiarze jednocześnie. Nie mówię tylko o podróżowaniu na drugi koniec świata. Mówię tutaj o byciu w tym wymiarze i innym jednocześnie. Bycie w ludzkim stanie i bycie w dużo szerszym spektrum. Bycie w miejscu, w którym już nie utykasz w grawitacji, nie jesteś już skazany na to, że utracisz pracę i będziesz musiał płaszczyć się w poszukiwaniu następnej. To jest po prostu ohydne. To nie jest mistrzowskie za bardzo. A jednak tkwicie w pułapce zadawania sobie pytań, jak się stąd wydostać, jak się tu w ogóle znalazłem. Myślałem, że jestem mistrzem, myślałem, że mam pracę, a firma mnie docenia i bum, następna rzecz to wychodzisz, wywalają cię przez drzwi i patrzysz i mówisz, teraz się muszę iść gdzieś płaszczyć. Nie chcę, ale muszę to zrobić. Muszę przecież zapłacić rachunki. Musimy się z tego otrząsnąć, przebić. To stara grawitacja. I właściwie jestem zadowolony, że Shamra w końcu się wścieka na tyle, że możemy wyjść poza to wszystko. Częścią robienia tego wszystkiego jest, jak to nazywam w magii, czyli skupienie na tym hokus pokus. Innymi słowy, że odejdziemy od tego ograniczonego skupienia, w którym byliśmy, tej grawitacji, która utrzymywała wszystko. Jak wspomniałem wcześniej, jest tutaj kilka jednak przypisów. Kiedy już w to wejdziemy, nie będzie miejsca na dużo waszych starych procesów przetwarzania. Chcę, byście naprawdę się przyjrzeli sobie z tym dużym obrazkiem, czy z szerszej perspektywy, czy wciąż jesteście w swoich ranach i przetwarzaniu, procesach, że biedny ja i że obwiniacie innych, bo tam, gdzie musimy się teraz udać, nie ma na to w ogóle miejsca. Nie ma miejsca na kompromisy. Mówiłem to już wielokrotnie, ale muszę to podkreślić teraz.
pogrubić to, bo nie możecie ciągle iść na kompromis, negocjować ze sobą i chodzić na paluszkach, czy tylko paluszkami próbować czegoś, mówiąc, co się z nią stanie. To jest wszystko albo nic, musi być. Patrzycie na zbieżność wszystkiego, czy konwergencję tego, co się dzieje na planecie i nigdy wcześniej tak nie było. A zbieżność, konwergencja tego, dlaczego tu jesteście, zbieżność przejścia teraz na wyższy poziom miłości oraz magię. Nie ma miejsca na kompromisy czy negocjacje. To tylko cię utrzyma w tym scenariuszu bycia tonącym. Scenariuszu, który nawet nie pozwala ci umrzeć, tylko wciąż toniesz. Nie wierzę, że ktokolwiek z was by tego chciał. Weźmy razem głęboki oddech. Jeśli kiedykolwiek był odpowiedni moment, to jest on teraz. Zamierzam tu wszystko wam wyłożyć, mówiąc, musimy to zrobić. Tak, przeszliśmy długą drogę, przebyliście niesamowitą drogę, dlatego chciałem rozpocząć naszą całą dyskusję stwierdzeniem, to co robicie, czego dokonaliście, jest niewiarygodne. Lecz teraz przejdźmy do następnego kroku. Przebijmy się przez to wszystko, wybuchnie niech ta stara grawitacja, ograniczenia, te lęki czy niepewności. Wyjdźmy poza umysł i po prostu to zróbmy. I jeśli zbierze się dość szambry, dlatego właśnie będzie miała pragnienie tego, to się to wydarzy. Kaldre mi zadaje pytanie, jak zawsze, kiedy się to stanie? Niektórzy od razu odejdą, niektórzy przeskoczą teraz poza ten stan grawitacji do prawdziwego Arothian czy Aerotheonu, do swojej wielowymiarowej jaźni wcielonej tu teraz, do twojej wolności, w swoją wolność. I niektórym zajmie to jakiś czas, ponieważ wciąż negocjują, myślą o tym. Nie ma tu żadnego myślenia, nie da się. To cię tylko powstrzyma. To jest albo idziesz, albo nie idziesz. W sensie, przejdziemy na kolejny poziom, albo nie. Dostają tu już pytania od wielu z was, w sensie, nie wiem, kto otworzył telefoniczną linię, ale wszyscy nagle zadają pytania. Wszyscy mówią, no cóż, jeśli to zrobimy, co się stanie z moim ciałem na przykład? A z moją pracą? A co z bliskimi? Czy wciąż będę cały jako człowiek na ziemi? Moja odpowiedź brzmi nie. Wszystko będzie inne. Wszystko będzie odmienne. I nie powiem wam, czy będzie lepsze, czy gorsze. Po prostu będzie odmienne, ale musi tak być teraz. To musi nastąpić. Jak to powiedziała Tracy, nie mogę już znieść kolejnego dnia w ten sposób. I raz jeszcze, to jest scenariusz tonięcia, ale nigdy nie na śmierć. Że ciągle muszę się stąd wydostać, co się stanie, albo jak to się może stanie. To nie będzie jakiś rodzaj interwencji ze strony anielskich istot, które zejdą, by cię ocalić. Raczej nie będzie to po prostu, że swoją wolą się przebijesz przez to, czy swoim myśleniem. Po prostu to zrobimy. Dosłownie robimy to, że wychodzimy, czy przemieniamy się z ograniczeń, z grawitacji. Twoje światło jest na to gotowe. Ty jesteś na to gotowy na jakimś poziomie, ale twoje światło również jest gotowe na to. Energia jest gotowa, będzie ci służyć, tak czy inaczej. Pytanie, które teraz muszę zadać każdemu z was, to czy człowiek jest gotowy? Czy człowiek naprawdę jest gotowy? A jeśli nie, to w porządku. Zobaczcie, jak reszta dokonuje tego ogromnego skoku, a potem w pewnym momencie możesz określić, czy ty jesteś gotowy, czy nie. Ale wiem, że dość z was jest w punkcie absolutnej frustracji i po prostu weźmiemy tę frustrację z tym mirabem i teraz jej użyjemy do
przeskoczenie jak żaby, przechodząc w kwantowe, czy jak to chcecie nazwać, ale nie tylko włożymy tam paluszki, ale po prostu to zrobimy. Jeśli kiedykolwiek był na to odpowiedni moment, to jest teraz. Rok temu raczej nie. Jeśli kiedykolwiek był odpowiedni moment na planecie, biorąc pod uwagę wasz poziom frustracji i pragnienia, to jest to właśnie teraz. Więc weźmy dobry, głęboki oddech i rozpocznijmy nasz mirab. Nadszedł czas na tą przemianę, by nastąpiła. I nie są tylko kolejne milutkie słówka, to się musi wydarzyć. Czas nadszedł na tą przemianę. I chcę, byście wyszli teraz ze swoich głów, w sensie myślenia, co się wydarzy, co się stanie, bo to cię tylko powstrzyma. Chcę, byście wyszli z głów w kategorii myślenia, że użyjesz swojej siły woli, by to zrobić, ale nie możesz. To, że będziesz siłą się boksował, by do tego dojść, jak to odkryła Tad, to nie działa. Więc o co tu chodzi? Naprawdę jest to hokus pokus, wyjdźmy poza stary fokus, stare skupienie. Już. Jest to magia, która wydarza się, gdy pozwalamy temu staremu skupieniu czy fokusowi odejść. Skupienie to zmysł anielski, zdolność, by wziąć swe światło i sprawić, by stało się bardzo, bardzo skupione. Tak skupione, skoncentrowane, że zapominasz o tym, co jest poza tym spektrum. Otworzymy to skupienie. Nie próbując się siłować, przebić siłą czy walczyć. Wiecie, to jak z moim kryształem opowiadałem wam tą historię. I nawet nie użyję dzisiaj słowa pozwalania, wierzcie lub nie. Po prostu już czas. Dokąd stąd idziemy? Co się wydarzy? Jak to będzie? Są to myśli człowieka, a my wykraczamy poza nie. Czyż nie jest to lepsze niż tylko pozostawanie w tym scenariuszu tonięcia? W tym straszliwym koszmarze. Rzeknę, iż to naturalne. Innymi słowy, ty nie możesz tego sprawić, by się wydarzyło. To wszystko bardzo naturalne. Wyrwanie się z tego starego skupienia, otwarcie się, by mieć tą wolność. Nie lubię robić grupowych zajęć czy medytacji, grupowego otwierania portali czy czegokolwiek podobnego, ponieważ jest to indywidualna podróż. Podróż suwerenności, lecz przy tej rzadkiej okazji proszę, wczuj się we wszystkich innych na całym świecie, całą resztę szambry, tych, którzy są na to gotowi. To nie ich energia sprawi, że tak się wydarzy, ale być może da ci to poczucie pocieszenia, takie poczucie właściwie, że wiesz, że inni, którzy podróżowali z tobą, są też gotowi na to. Takie poczucie pewności w tym. Wczuwasz się w tych innych, którzy są zmęczeni tym tonięciem, zmęczeni czekaniem.
zmęczeni ciągłym poszukiwaniem i po prostu gotowi się teraz przebić. Proszę, niektórzy z was od razu wracają do tego, ale co się ze mną stanie? Nie możesz tak robić. Nie możesz tak robić i dotrzeć tam, dokąd zmierzamy. Może nawet chodzi o to, by po prostu zaufać sobie. Po prostu przestać się już przejmować. Tak, wiem, że było bardzo ciężko i w pewnym sensie to przyspieszyło, ten trudny poziom przyspieszył. Jednocześnie, co dziwne, piękno też i radość uległy temu przyspieszeniu. Lecz to nie rekompensuje tej ciężkości. Rzeczę, iż jest to moment teraz, gdy się przełamujemy. Wysadzamy w powietrze stare skupienie. I znowu nie ma myślenia, by do tego dojść. Tego nie robi się też tylko trochę. Wysadzanie rzeczy w powietrze to wysadzanie, wiecie. Nie można tak powolutku tylko wysadzać. Jaki jest duży obraz? Duży obraz jest taki, że planeta jest na to gotowa. Patrząc na wszystko, co się dzieje, jesteście absolutnie też wy na to gotowi. A teraz pozwólmy, aby się to wydarzyło. Przez chwilę będę bez słów tutaj i przejdę do komunikacji czysto energetycznej. Proszę cię, byś zrobił to samo ze sobą, po prostu czysta komunikacja energią. Niektórzy z was doświadczają pewnych barier, rzeczy, które was powstrzymują i zastanawiacie się, czy to tylko jakieś twoje lęki, czy może nie jesteś gotowy, gotowa. Rzecz jasna, to stara grawitacja i ludzki umysł się zastanawia. Po prostu przeskoczymy przez to, po prostu wyjdziemy poza i już. Nie zwracaj uwagi na rzeczy, które czujesz, że mogą cię powstrzymywać. Po prostu weź ten głęboki oddech i pozwól swojemu własnemu światłu teraz się rozszerzyć. Ono to zrobi. Pozwól własnemu światłu ekspandować.
Jako, że światło się rozszerza, zmienia samą naturę grawitacji, czyli tego, co utrzymywało was pod wodą. Lecz nie musisz robić rzeczy, jednej nawet. Dosłownie ona robi to samo. Czyni to, bowiem ty, jako człowiek, wybrałeś, a jako mistrz już w tym jesteś. Mistrz, który jest kulminacją wszystkich twoich wcieleń, już jest w tym rozszerzonym stanie, w którym światło nie jest w swoim ciasnym skupieniu. Mistrz już tam jest. Czy więc człowiek może teraz spotkać się z mistrzem, czy człowiek może zaakceptować fakt, że jest mistrzem? Stare skupienie mówiło, że musisz coś zrobić, musisz nad tym popracować, wysilać się, lecz to tylko sprawia, że jest więcej starej grawitacji. A tu chodzi o to, żeby otworzyć światło, pozwolić, by się otworzyło. Albo lepiej mówiąc, pozwolić sobie spostrzec, że jako ty, człowiek, postrzegasz światło, które zawsze było otwarte. Lecz po prostu żyłaś w rzeczywistości bardzo wąskiego skupienia. Po prostu otwórz teraz swoją uważność na światło, które zawsze było ekspansywne. Światło właśnie, które stworzyło grawitację, to światło, które też wykracza poza samą grawitację daleko. A ty, mistrzu, mistrzyni, jako kulminacja mądrości swoich wszystkich wcieleń teraz, pytasz człowieka, swoje ludzkie ja, czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowa dołączyć do mnie w bardzo rozszerzonym stanie świadomości i światła? Czy jesteś gotowy porzucić ludzkie skupianie się i ograniczenia? Czy jesteś gotowy wyjść poza scenariusz tonącego człowieka, aby zdać sobie sprawę, że choć myślałaś, że jesteś otoczona i uwięziona w wodzie, to możemy wejść w magię i zdać sobie sprawę, że naprawdę nie ma żadnej wody. Mistrz, cała twoja zgromadzona mądrość wyciąga swą dłoń do ciebie, jako że mistrz istniał w tych wcieleniach, był człowiekiem, a teraz po prostu jest mądrością z tych doświadczeń i może wyciągnąć swoją rękę do ciebie, mówiąc, czy jesteś gotowy pójść ze mną dalej, poza? Czy jesteś gotowa pójść ze mną poza? A jeśli nie, to możesz pozostać w swoim hokus-pokus-fokus, czyli skupieniu. Jeśli nie jesteś gotowy, chcesz to przemyśleć, to wrócę później i zapytam ponownie. A jeżeli czujesz, że to ważniejsze, by trzymać się tożsamości człowieka w materii, w iluzji tej rzeczywistości, gęstości, to w porządku. Zawsze tu będę.
Lecz jeśli jesteś gotowa, teraz weź moją rękę, a pokażę ci nowe światy. Pokażę ci, kim naprawdę jesteśmy i kim się staliśmy. Lecz tylko wtedy, gdy będziesz naprawdę gotowy. To nie jest gra. Tylko jeśli naprawdę jesteś gotowa, wtem pokażę ci, czym jest poza. Ja już istnieję w tym poza. Już istnieję w pełnym spektrum mego światła. A teraz weź mą dłoń, jeśli chcesz do mnie dołączyć. A jeśli nie jesteś gotowy, gotowa, po prostu wezwij mnie, gdy w końcu znudzi ci się stare skupienie. Bardzo niewielu ludzi jest gotowych na ten krok, bardzo niewielu. Wciąż są zaangażowani w swoje gry i doświadczenia. Nawet na tej duchowej ścieżce angażują się w dystrakcje, rozpraszacze, zniekształcenia, unikanie prawdziwego, naprawdę wyjścia poza. Brzmi to może dziwnie, bo ci na ścieżce mówią, że wszyscy tego szukają, lecz w rzeczywistości bardzo niewielu tego naprawdę chce. Może szukają więcej starej miłości, tej 1.0. Szukają może jakichś magicznych sztuczek tu i tam, by zaimponować przyjaciołom i przestraszyć wrogów. Ale naprawdę ci czyści, którzy są tak wierni, prawdziwi sobie, jak wy. Ich nie ma wielu, ale tacy jak ty są teraz gotowi przyjąć pełne błogosławieństwo swego światła. I wcześniej się błędnie wyraziłem, przyznaję, że źle to wyraziłem. Powiedziałem człowiekowi, że nie ma nic do zrobienia. Nie możesz tego zrobić. Ale możesz wziąć rękę mistrza, lecz poza tym nie ma nic. A teraz to jednak poprawię. Możesz być we wdzięczności dla siebie. Łatwo jest skupić się na tych trudnych rzeczach, bólach, dolegliwościach życia, wyzwaniach i trudnościach. Łatwo jest też wciąż pytać siebie, co jest ze mną nie tak. Caldera napisał cudowny artykuł o tym, co jest ze mną nie tak, ale może trochę wdzięczności. Może jutro rano się obudzisz i tak, będziesz się zastanawiać, co masz zrobić w pracy, czy co się z tobą stanie, jeśli zaakceptujesz, przyjmiesz rękę mistrza i tak dalej, ale co może powiesz na odrobinę wdzięczności za samo życie? Wiem, że życie czasami daje wam w kość, ale ta wdzięczność za tych, których kochałeś, kochałaś i teraz kochasz. Wdzięczność za to, że możesz patrzeć przez okno, widzieć piękno natury, widzieć te wielkie zaspy śniegu teraz tutaj. Wdzięczność za to, że możesz cieszyć się jedzeniem. Wdzięczność dla siebie, że tak daleko zaszedłeś, zaszłaś. Wdzięczność, że pozwalasz sobie wejść w metafizykę, zrozumieć świadomość, energię, światło i życie.
wdzięczność za to, że spotkałeś tak wielu dobrych ludzi po drodze. I wiem, że Shambra ma tendencję do bycia trochę niechętnymi ludziom, że nie lubią być w efekcie ludzkiej masowej świadomości, ale są w twoim życiu ludzie, którzy, przy których możesz po prostu poczuć tą wdzięczność za to, że są tam, czy byli. Wdzięczność za tych bliskich na twojej drodze, którzy naprawdę się o ciebie troszczą. Jak wzniesieni mistrzowie, Tobiasz. Prawdopodobnie kocha was bardziej niż jakakolwiek istota mogłaby w ogóle kochać ciebie. A Kutumi. Troszkę wdzięczności. Widzicie, gdy jesteś we wdzięczności, cóż, poczuj to przez chwilę. We wdzięczności, podzięce za to, że ty po prostu tu jesteś. Pomimo tak, tego, że toniesz, ale wciąż tu jesteś. Poczuj, jaki to ma wpływ na twoje własne światło. Gdy jesteś wdzięczny, wdzięczna sobie, człowiekowi, za swoje poświęcenie, poczuj, co to czyni twemu światłu. Boom. Otwiera je. Wdzięczność za to, że jesteś tu w tej chwili z mistrzem. I wdzięczność, że doszliśmy do tego punktu razem z Shambra, by rzec, dosyć. Wychodzimy poza. Koniec z gadaniem o tym, myśleniem o tym, przetwarzaniem tego, wyobrażaniem sobie tego i traktowaniem jako gry. Musimy wyjść dalej poza. Musimy wyjść poza. Jest wielu takich, co tylko patrzą, obserwują w innych wymiarach. Och, w tych okołoziemskich wymiarach. Rzeczy tam ostatnio są dość ciężkie. Okołoziemskie wymiary to miejsce, do których trafia większość ludzi, którzy umierają na planecie i tam sobie przebywają jakiś czas, zanim wejdą w kolejną inkarnację. Jest tam dużo niepokoju, dużo niepokoju. Czy Ziemia przetrwa to wszystko? Czy warto wracać i mieć kolejne życie? Patrzą i czekają. Ludzie, którzy stracili tak bardzo nadzieję w ciągu ostatnich 10-20 lat, świat bez nadziei, tak się czasami zdaje. Oni patrzą, obserwują, co się wydarzy. Może nie znają was z imienia, czy cokolwiek, ale pomimo swej beznadziei, jest również w nich nadzieja, że coś się przełamie. Że coś się przemieni na tej planecie. Wielu z nich czeka na drugie przyjście Jeszuły. Wielu z nich ma nadzieję na jakąś interwencję obcych. Lecz te rzeczy się nie wydarzą. Nie tak, jak oni sobie to wyobrażają. To właśnie ci pierwsi, którzy zgodzą się wyjść poza. Bez względu na wszystko. Otóż to. Oto wielki obraz. To, co mogę wam powiedzieć o tym wyjściu poza, otwarciu swego światła, otwarciu tego spektrum, tego widma, uwolnienie starej grawitacji, mogę rzec, że wtedy wejdziecie w miłość 2.0.
To nie jest jakieś tylko rozszerzenie miłości 1.0. Nie tylko, że to jest tylko trochę lepsza miłość, trochę łatwiejsza. Jest to zupełnie odmienny rodzaj miłości. Miłość wyewoluowana, świadoma. Miłość niegrawitacyjna. A co mogę wam teraz rzec o tym udaniu się poza, jeśli wybierzecie to zrobić, to istnieje magia wtedy, bo już nie jesteś w ograniczeniach typowej fizyki materialnej Ziemi. Nie jesteś już uwięziona w grawitacji, nie jesteś już niewolnikiem struktury atomowej. Wchodzisz w magię, albowiem cóż, to wszystko tylko twoja energia, tak czy siak. Jak chcesz ją stosować, jak chcesz, żeby ci służyła. Nie musi ci służyć tylko w tym wąskim spektrum. Może ci służyć w pełnym spektrum. Zatem w pewnym sensie to nie jest naprawdę magia, po prostu naturalne działanie energii, lecz poza tym, co większość ludzi jest nawet świadoma. Jest to magia, za którą zawsze tęskniłeś. Umiejętność bycia w wielu światach i rzeczywistościach jednocześnie. Zdolność bycia wolnym. Weźmy razem głęboki oddech. W tym miesiącu miłości. W tym czasie konwergencji na planecie, w samym centrum, samego powodu, dla którego tu jesteście teraz. Uwolnijmy tego tonącego człowieka. Uwolnij iluzję wody. Uwolnij iluzję duszenia się. Uwolnij siebie. Drodzy Szambra, to jest punkt iść albo nie iść dalej. Nie tylko tutaj rozdaję wam cukierki dzisiaj. Składam bardzo jasne oświadczenie. Ci, którzy są gotowi, zróbmy to. Lecz jeśli nie jesteś pewien, będziesz mieć więcej okazji w przyszłości, ale zbyt wielu z was cierpi. Zbyt wielu was czeka już za długo. Teraz to jest to. A planeta również tego potrzebuje. Weźmy razem głęboki oddech, wchodząc w ten duży obraz, w wolność, poza i w miłość 2.0. A zatem, drodzy Szambra, jakaż rozkosz tu być. Spojrzymy wstecz na ten czas, spojrzymy wstecz i powiemy, to był prawdziwy punkt separacji. Wiecie, dla tych z was tutaj, którzy są w centrum połączeń, jest pewne piękno, czyż nie, z tym padającym śniegiem, który pokrywa wszystko, padając, takie spokojne piękno, rodzaj czystości. Niemal to można poczuć. Cóż, możecie to poczuć, jak ta zmiana zachodzi. A więc z tym. Ja teraz idę dać sobie troszkę czasu. Ostatnio byłem bardzo zajęty każdym z was. Mam zamiar wrócić do klubu i poczytać przy kominku. I pamiętajcie, że wszystko jest dobrze w całej kreacji. Ja jestem Adamus w służbie dla was. Dziękuję. A więc z tym, proszę, pozwól sobie po prostu płynąć z tym dobrym, głębokim oddechem. Pozwalaj sobie pozostać, czuć to doświadczenie. Każdy z nas ma ten wybór, ma potencjał.
Wczuj się w to, co to znaczy dla ciebie. Co wybrałeś, wybrałaś. Wdychaj to. I honoruj siebie. So much here. Tak wiele tutaj. So much tak wiele dla każdego z nas. With that, a z tym, with that, thank z tym you dziękuję, że jesteś częścią iluminacji numer 5. Thank you. Dziękuję. Take care of you. Dbaj o siebie. And again, i raz jeszcze you, there was a lot here. Jest tu wiele really feel naprawdę do poczucia, co wybrałeś, na co pozwalasz dla siebie.